Robert Lewandowski z kontuzją. Piłkarz Barcelony nie zagra w pierwszym meczu półfinału Pucharu Hiszpanii z Realem Madryt. O urazie polskiego napastnika napisano też na oficjalnej stronie internetowej Dumy Katalonii, ale nie wiadomo, jak długo będzie pauzował. Mówi się o 2-3 tygodniach. Lewandowski wystąpił w tym sezonie w 31 meczach Barcelony, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 25 bramek. Arkadiusz Milik leczy kontuzję, której doznał w spotkaniu ligowym z Moncą. To oznacza, że napastnik prawdopodobnie nie wystąpi w pierwszych spotkaniach reprezentacji Polski pod kierunkiem portugalskiego selekcjonera Fernando Santosza z Czechami 24 marca w Pradze i 3 dni później z Albanią w Warszawie. Tymi meczami biało-czerwoni rozpoczną eliminację do Mistrzostw Europy 2024. Polacy zagrają na Stadionie Narodowym, ale przy otwartym dachu. Do czasu zakończenia audytu na PGE Narodowym, co potrwa do końca roku, dach nie będzie zamykany w czasie, gdy może padać śnieg. Oznacza to, że jeśli podczas meczu Polska-Albania 27 marca będzie padać, piłkarze zagrają na białym boisku. Szacuje się, że przez usterkę Stadion Narodowy do tej pory stracił 10 milionów złotych. Fernando Santos niebawem ogłosi, kogo bierze do reprezentacji. Nieoficjalnie mówi się, że powołanie może otrzymać Michał Skóraś z Lecha Poznań. Pojawia się pytanie, co z Grzegorzem Krychowiakiem. Ten może otrzymać powołanie, ale możliwe, że na boisku go nie zobaczymy. Wiadomo, że z powodu kontuzji najpewniej nie zobaczymy Arkadiusza Milika. A to jest kanał Na Jaremu, gdzie zbieram te najciekawsze historie związane ze sportem. Jeżeli chcecie więcej, dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał.